jeśli się pracuje w piekarni, jeśli chcecie sprawdzić, jak się robi prawdziwy chleb, a nie jakiś podrabiany, zobaczcie cały materiał. Ja nie wiem, jak wy tu w lato wytrzymujecie. Jejku, kiedy jest gorące. Cześć Marta. Cześć Wojtku, dużo roboty przed nami, więc może od razu zacznijmy. Do roboty, zaczynajmy. Jak na budowie. Mama mi zawsze mówiła, jak robiła ciasto, weź oblicz łyżkę. Ale to jest zakwas i tutaj nie chciałbym tej łyżki oblizywać. Bajor. Po skończonym etapie autolizy, uwaga, trudne słowo, dodajemy sól. I teraz 10 minut to się będzie tak nam spokojnie mieszało. Żytnie orkiszowy z czarnuszką, no i fajnie. Nie ma to takiej miłej konsystencji, jak myślałem, ale... Ostatnio dotykałem męskie brody, jak je przycinałem, więc to było jeszcze gorsze uczucie. To za chwilę będzie chleb. Znaczy, czy będzie, to jeszcze się przekonamy, ale... A w komentarzu też pisali, że spróbował surowego ciasta. Można to spróbować? Nie smakuje jak chleb. Ale co, jak na przykład no, tak coś zostanie, to co się dzieje z takim, czy nie wiem? Współpracujemy z kolegą, który jeżeli jednak tam coś zostanie, to zabiera te chleby dla bezdomnych. Robią kanapki. A już jeżeli nie nam spadnie na ziemię, albo coś, jakieś tam się nieszczęście wydarzy, to jeszcze mamy koleżankę, która ma 100 kur. 100 kur! Chleby, które wcześniej nakładałem do tych foremek, są tutaj w garowni. Zobaczcie, jak one już sobie tutaj rosną. Wszystko moja robota. Po ostatecznym mieszaniu widać, jakie mamy piękne ciasto. Wlewaliśmy mąkę i wodę, a mamy ciasto, które się trzyma, jest taką zwięzłą, wytworzył się gluten i jest... Piękne, po prostu jest piękne ciasto. No. Powiedz mi Marta jeszcze, ile w takiej pracy, czyli takiego pomocnika piekarza mógłbym zarobić? Gdybyśmy Cię zatrudniły jako taką siłę niewykwalifikowaną, pomocnika piekarza, myślę, mogłybyśmy Ci płacić tak w granicach 15 zł. 15, a taki super wykwalifikowany piekarz? To jest kwota rzędu? Super wykwalifikowany piekarz to jest 30 lat doświadczenia, albo przynajmniej 20. Czyli jeszcze tyle nie mam nawet, więc... Myślę, że to może być 5, nawet 8 tysięcy w zależności od firmy. To już i trzeba się uczyć i być wykwalifikowanym. Ale... Dobra. Dobra, ono ładnie wychodzi, to zrobimy to tak. To jest gluten, który się wytworzył właśnie. Kurde, ja też czasem walczę z glutenem, a dzisiaj gluten walczy ze mną. O Boże! Walka z glutenem, Wojtek, gluten, 1-0. Składanie ciasta, ja już prawie też poskładam. Teraz muszę przygotować składniki, czyli dodatki do chleba. Zaczniemy od sera wędzonego. Teraz to mi poleciała papryczka na buty, ale ogólnie odmierzam teraz 200 gram papryczek jalapeno. Gramów też. Po warszawsku zmywak, po śląsku gąbka do mycia naczyń. Przygotowuję koszyki właśnie pod nowe chleby. Jestem dobrym piekarzem, tylko potrzebuję jeszcze 3 sprzątaczki. Żartowałem. Aha, bo mam poczekać, bo on sobie sam tak... Tak, on sobie sam wyjdzie. O ty pierdzielone, patrz. Co wam to przypomina? O ty pierdzielone. Tak, potrafi uciekać. Pierdzielone. Wow, wow, w ogóle uformowałeś pochylny Wojtek, brawo. Tniesz taki kawałek mniej więcej, ma ważyć 860 gramów. Ta, jak w ryj strzelił. Ta-ra-dam. Nie, spoko robota, naprawdę. Taka jakby kopertka. Tak, super. W ten sposób formujesz kształt bochenka. No, to tutaj... To. Nie, bo nie jest nic uformowane. Teraz posypujemy trochę mąką. No i brawo, uformowane. Jest chleb. Kładziemy kawałek ciasta, rozciągamy je na boki. W ten sposób rozciągamy gluten, potem jest jeszcze fajniejsza struktura chleba. I za chwilę będziemy ręcznie dodawać dodatki. No, czyli nie tak, że sruje. Nie, że do maszyny i ona tam sobie sama, tylko po prostu robimy to wszystko ręcznie. Jak pizza. Chcieliście, żebym chleb zrobił od początku do końca? To robię, nawet pokroiłem. Te składniki. Żeby równomiernie wszystko było rozłożone w chlebie. O, jak dziecko. Aż ty kurde. Co prawda nie jest to typowa piekarnia z pracą w trybie nocnym, a żeby zrobić chleb na środę, trzeba zacząć już w poniedziałek. W poniedziałek robimy zaczyn, we wtorek robimy tą masę na ciasto, na chleb,
formujemy ten chleb, chowamy do chłodni, a w środę rano go pieczemy i sprzedajemy w sklepie. To są chleby, które uformowałyśmy wczoraj. One przez noc rosły. To niby manufaktura, a zapierdziel straszny, nie? Jak tak trzeba rano zacząć robić. Jeszcze nawet nie mieliśmy czasu, nie wiem, kawy się napić. Proszę. Ja się muszę napić kawy rano. Delikatnie przez rękę. O, no i kładziesz. Czyli jak rzucę, to się uklepię. Tak. Nie o to chodzi. To sobie popsikaj ten chleb i sypiesz, jak w przedszkolu, nie wiem. Nie chodziłem, nie wiem. No dobra, to teraz musisz naciąć jakiś chleb. Napnę. Może zacznę od takiego małego. Nie wygląda chyba tak jak powinien, ale zaraz przecież nie od razu Rzym zbudowano. O, prawie. Dobra. Bo to trzeba tak właśnie jednym ruchem, żeby nie kaleczyć ciasta. I popychasz. I teraz puścimy parę. I największym kosztem takiej piekarni to jest w sumie taki piec, nie? Tak. Ta całość kosztowała 38 tysięcy. Oho, i ten jest ten, co posypywaliśmy. Ostatnio mi powiedzieli w komentarzach, że jestem mechanikiem w rękawicach i tak się nie powinno robić, ale tutaj chyba inaczej się nie da, nie? Czyli teraz składamy te nasze zgarowane chleby, tak? Do piekarnika! I ciach! Patrzcie, jakie piękne! To jest prawdziwy chleb! Jejka, jak trzymam ten chleb w ręce, też bym go chciał zjeść. A jecie w ogóle chleb, czy raczej już jesteście tak, że... Codziennie. Codziennie jecie? Moi drodzy, nadeszła chwila prawdy. Jeden z tych chlebów. Już za chwilkę przekroimy i się nim poczęstujemy. Boczek czy ser? Jaki dźwięk w ogóle. Proszę bardzo, kleimy pierwszą kromeczkę. Zobaczcie, kochani, jak to masełko się wrzuca. Weź sobie. Serem, dobrze? 7 zł będzie. Najlepiej. Sam piekłem. Już widzę kolejny plus pracy piekarza. Można przyjść bez śniadania do roboty. Mimo, że nie pracowałem na zmianie nocnej, to na pewno minusem jest to, że trzeba wcześniej wstać. Kolejny minus to praca w wysokiej temperaturze i praca fizyczna, ale są plusy. Plusem jest to, że z tej masy, z mąki i z wody stworzyliśmy takie piękne bochenki. Ta satysfakcja i to, że możemy oczywiście ten chleb zjeść. Za pracę pomocnika piekarza od 7 do 14, czyli 7 godzin, zarobiłbym około 105 zł. Po lewej stronie pojawi się podsumowanie pieniędzy, które już zebraliśmy w puszce, a pod koniec roku wydamy je na szczytny cel. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, a wszystkich tych, którzy chcieliby z nami współpracować, zapraszamy do kontaktu. Współpraca@abstra.tv. No i musimy teraz tak go nagarnąć, ale to chyba po śmierci. Zajebiście. Nasz chleb, mój chleb, pierwszy chleb w życiu, to jest tak zwany chleb czarny. Specjalnie dla was. Chyba mi się zapomniało.